tym zakończonym już podpisaniu aktu notarialnego, który tak naprawdę początkuje proces inwestycyjny w Sosnowcu, jeżeli chodzi o budowę siedzib dwóch prokuratur sosnowieckich, północ i południe. Otwieramy nowy etap w funkcjonowaniu Polskiej Prokuratury Sosnowcu. Prokurator krajowy pojawił się tutaj z uwagi na fakt, że jestem mieszkańcem Sosnowca i wiele lat pracowałem w prokuraturze rejonowej w Sosnowcu i wiem, jakie warunki lokalowe ta prokuratura przez wiele, wiele lat posiadała. I cieszę się bardzo, że teraz może będziemy mogli tą sytuację zmienić. Jak wiecie Państwo, niedługo rozpocznie się budowa Komendy Miejskiej Policji w pobliżu. Mam nadzieję, że w tym roku rozpoczniemy także budowę siedzib tych dwóch prokuratur. W tej chwili już jest wybrana firma, która przygotowuje projekt budowlany. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wybierzemy firmę, która będzie budowała obie prokuratury w jednym budynku oczywiście. I wszystko to wskazuje, że najpóźniej w 2019 roku będziemy wspólnie odpierać podwoje tejże prokuratury. Robiłem wszystko, Szanowni Państwo, żeby także w pobliżu wybudować nowy gmach Sądu Sosnowieckiego. Niestety prezes Sądu Okręgowego nie wyraża zainteresowania i chce remontować w dalszym ciągu jakieś stare budynki. Mam nadzieję, że na jesień ta sytuacja się zmieni i wtedy kierownictwo Sądu Okręgowego także pomyśli o tym, aby wybudować nowy gmach Sądu Sosnowieckiego, tak aby stworzyć w tym rejonie takie centrum wymiaru sprawiedliwości, aby obywatele tego miasta mieli ułatwiony dostęp do służb, do organów ścigania i do wymiaru sprawiedliwości. Te projekty, które tutaj przygotowujemy, zarówno Komenda Miejska Policja, jak i Prokuratura, mają mieć wszystkie ułatwienia, które będą po myśli obywateli mieszkańców Sosnowca, czyli parkingi, udogodnienia dla niepełnosprawnych, najnowsze technologie, także najnowsze pomysły, jeżeli chodzi o obsługę interesantów. Cieszę się bardzo także, że politycy nas tutaj zaszczycili, którzy nie są związani z partią rządzącą, ale jak widzę, wspomagają też prokuraturę, a warto pamiętać, że pani poseł Chrobak jest także działaczem Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury i Prokuratorów. Także mam nadzieję, że jest także zadowolona z tego faktu. Cieszę się bardzo, że pan prezydent wyraził zgodę na tą darowiznę, że jest otwarty na współpracę z tymi organami państwa, które budują nową jakość Sosnowca. Mam nadzieję, że tak naprawdę wprowadzimy Sosnowiec w 21. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeżeli mogę tutaj dodać do słów pana Petra, szanowni panowie, pan poseł, zdecydowanie tak jak pan profesor powiedział, myślę, że to 21 wiek wkracza zdecydowanie do naszego miasta, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że budynek jak policja, jak i prokuratury był budynkiem, który utrudniał pracę jednym i drugim organom, a właściwie o pracy policji możemy mówić tylko same superlatywach, bo jest jedną z lepszych tutaj nasza sosnowiecka i jej wyniki są bardzo dobre, a prokuratura, tak jak mówiliśmy, warunki fatalne. Dlatego budowa takiego kompleksu. Cieszę się też, że zasługuje pan prokuratora o tym, że jest jeszcze szansa na to, żeby również budynek sądu w tym miejscu się znajdował, bo my również jako miasto wystąpiliśmy do sądu w związku z zainteresowaniem prokuratury, bo wtedy mogliśmy mieć o zainteresowaniu. Dzisiaj już mówimy o pochodzeniu aktu notarialnego, pan prokurator mówi o firmie, która już właściwie na razie rozpocznie projektowanie. Ta sama sytuacja może troszeczkę nawet dalej zaawansowana jest, jeżeli chodzi o policję, bo tam już projekt istnieje, lada chwila powinna rozpocząć się budowa tego obiektu, dlatego chcieliśmy również właśnie, żeby sąd tam swoją siedzibę, sosnowiecki sąd miał. Tak jak tutaj pan Karol mówił, na razie odpowiedź jest negatywna. Cały czas sąd chce remontować budynek po dawnym pogotowiu przy ulicy Czarnej. No zobaczymy. Mamy nadzieję, że rzeczywiście ten kompleks wymiaru sprawiedliwości w mieście powstanie. Myślę, że byłby to taki wzorcowy kompleks, który można by powielać w innych rejonach naszego kraju. Myślę, że i dostęp mieszkańców byłby bardzo dobry, bo wszystko w jednym miejscu, ale pewnie i bardzo ułatwiałby to wszystkim organom pracę, bo też te kontakty byłyby dużo bardziej proste. Dlatego chciałbym, ciesząc się z tego momentu, bo to pewnie ważny moment dla naszego miasta, podziękować prokuratorowi, mieszkańcowi Sosnowca, że mimo, że no ważniejsze zadania może dzisiaj w Warszawie, ale pamiętam o swoim mieście,
wspomagał nas w tym, co dzisiaj zostało wieńczone, czyli w tym, aby nowa siedziba prokuratury się w Sosnowcu ściła, bo przecież o tej siedzibie mówimy już od dobrych paru lat, szukaliśmy różnych rozwiązań, ale myślę, że to rozwiązanie jest zdecydowanie najlepsze. Dziękuję również radnym, którzy bez żadnych dyskusji tak naprawdę przekazali ten grunt, wyrazili zgodę na to, żeby musieli ten akt notarialny podpisać, bo myślę, że to jest pełen konsensus do tego, że taki kompleks wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości, tak jak powiedziałem, mam nadzieję wzorcowy dla innych miast, powinien być. No cóż, mam powiedzieć, dziękuję też Pani Poseł za obecność, dziękuję Państwu. I żebyśmy jak najszybciej spotkali się na budowie, prawda? Jeżeli mogę kilka słów, ja bardzo chcę, ponieważ korzystam z tego publicznego spotkania, podziękować za wsparcie panu prokuratorowi krajowemu, Bogdanowi Święczkowskiemu, bo to jest kolosalna inwestycja, kolosalna pod względem finansowym. I bardzo potrzebujemy tego wsparcia finansowego, żeby ta inwestycja, ta siedziba rzeczywiście pokazała wymiar naszej firmy, była na wskroś nowoczesną, ale do tego kolosalne środki finansowe są niezbędne i myślę, że pan prokurator krajowy przyczyni się do zapewnienia finansowego. Ale już są środki finansowe są zapewnione na budowę. Także dziękuję panu prezydentowi i myślę, że w tym procesie budowlanym, jaki nas czeka, też będziemy, tak zakładam, potrzebować wsparcia pana prezydenta i jeżeli takie wsparcie będzie konieczne, to o nie prosimy, zgodnie oczywiście z przepisami, by budowa była jak najwcześniej sfinalizowana. Od tego potrzebuje właśnie ta jednostka, ta prokuratura, która funkcjonuje naprawdę w warunkach. Widzieliśmy chyba wszyscy, nie musimy się przekonywać, Dziękuję za to, że się mogę zadeklarować pełne wsparcie, to jest. Jeszcze dołączając się do słów pana prokuratora regionalnego, również chciałam podziękować panu prokuratorowi krajowemu, bo wiem, jakie duże zaangażowanie było z jego strony, jeśli chodzi właśnie o Sosnowiec i ten kompleks, żeby powstał. Oczywiście panu prezydentowi również za przekazanie gruntu. I też moim życzeniem i pewnie wielu mieszkańców byłoby, żeby ten kompleks tego wymiaru sprawiedliwości był taki pełny, żeby również sąd dołączył do tego kompleksu. Dziękuję. Więc będziemy namawiać sąd, żeby się na to zgodził. Natomiast są duże problemy. To jest początek, Szanowni Państwo, naszych działań inwestycyjnych. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro jest otwarty na działania inwestycyjne, jeżeli chodzi o Polski Wymiar Sprawiedliwości, Polską Prokuraturę i Sądy. Zaczynamy od Sosnowca, ale przed panem prokuratorem regionalnym kolejne zadanie. Otóż pan prokurator regionalny ma rozpocząć inwestycje w Katowicach, gdzie ma się pojawić także nowy budynek prokuratury regionalnej, okręgowej i prokuratury rejonowej. Panie prokuratorze, zachęcam do działania. Mam nadzieję, że te nasze działania inwestycyjne spowodują, że będziemy dużo sprawniej pomagać obywatelom naszego kraju, że dużo łatwiej będzie o sprawiedliwość w naszym państwie. Pieniądze są, bylebyśmy tylko szybko i sprawnie rozpoczęli tę budowę. Mam nadzieję, że prześcigniemy policję w budowie tychże budynków i będzie prokuratura szybciej. Pan prokurator okręgowy, pan prokurator Wolny jest bardzo sprawnym, młodym człowiekiem, który realizuje zadania, które są ustawione bardzo intensywnie i dobrze w moim przekonaniu, więc wyrażam nadzieję, że ten proces naprawdę bardzo szybko się zakończy.